sprawdzę, co robiliśmy na ostatnim spotkaniu. Tak. Dobrze. Dobrze, widzę, że żeśmy pracowali skupieniem i koncentracją. I powiedz mi, jak te ćwiczenia udało się wykonać w domu? Tak, pomogły troszkę. Super, super. A jak z twoim snem? Też troszkę lepiej. Bardzo się cieszę. Skupienie było maksymalne, aby te ćwiczenia były jak najbardziej owocne. Musisz się maksymalnie skupiać, tak? Im dłużej będziesz się skupiać na danym ćwiczeniu, tym lepiej. Ja wiem, że to może być troszkę trudne, ale postaraj się i potraktuj to jako zabawę, jako formę ćwiczenia. Myślę, że na efekty nie będziemy musieli długo czekać, tak? Dobrze, to mam przygotowane kilka ćwiczeń na dzisiaj z tobą. Tak, pierwsze ćwiczenie będzie wymagało od ciebie poruszenia wyobraźni, ale spokojnie, to proste ćwiczenie. Ja sobie będę oczywiście notować wszystko. Skup się maksymalnie, tak? A więc pierwsze ćwiczenie. Wyobraź sobie jakiś przedmiot. To może być jakikolwiek przedmiot zechcesz, tak? Jakikolwiek. Co tam ci się podoba, tak? Wyobraź sobie ten przedmiot przed sobą, tak? Gdzieś w tej odległości od ciebie. Wyobraź sobie dokładnie ten przedmiot i powiedz mi, jaki ten przedmiot ma kształt. Tak. Jaki ma kolor. Jaki ma smak? Czy ma w ogóle jakiś smak? Jeżeli da się zjeść, tak? Czy jaki jest w dotyku ten przedmiot? Niech on będzie cały czas przed tobą, nieruchomo, jako obraz. Nie skupiaj się teraz na niczym innym, tylko na tym obrazie. Jaki ma kolor, jaki jest w dotyku. Tak, utrzymuj ten obraz w pamięci jak najdłużej. Jeszcze ze 30 sekund chociaż.
patrz na mnie, tylko na ten obraz. Cały czas masz go tu przed sobą. Teraz spróbuj ten przedmiot oczyma wyobraźni obrócić. Ale niech on nie zmienia swojego położenia, nadal jest w tym miejscu. Tylko spróbuj go obrócić. Tak. Oczyma wyobraźni spróbuj go dotknąć. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ci poszło. Tak. To teraz zrobimy sobie drugie ćwiczenie. Maksymalnie skupiaj swoją uwagę na tym tygrysie, tak? Ja będę poruszać nim w różnych kierunkach, a ty patrz na niego i skupiaj się tylko na nim. Twój wzrok musi śledzić tylko tygrysa. Nic więcej, tak. O. Patrzysz tylko na tygrysa. Patrzysz tylko na tygrysa, na nic więcej. Twoje oczy skupione. Tylko na tygrysie. Tak. O, teraz jest bliżej ciebie i się oddala. Skupiaj uwagę, tylko nie patrz na mnie. Skupiaj uwagę tylko na tygrysie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak, dobrze ci idzie. Teraz zmienimy sobie przedmiot. Taki bardziej delikatny. Był tygrys, a teraz mamy kwiatuszka. Skupiaj swój wzrok na kwiatku. Tym różowym, pięknym kwiecie. Tak. Patrz uważnie na ten kwiat.
trudniej, ponieważ kwiatek delikatnie się kołysze. Tak, nie jest tak statyczny jak tygrys. Ale na tym też właśnie polega trudność, tak? Że trzeba utrzymać wzrok. Zacznij sobie troszkę. Ja zanotuję to, co zaobserwowałem. I za chwilkę przejdziemy do następnego ćwiczenia, tak? Dobrze. Następne ćwiczenie będzie polegało na tym, że będzie takie trochę skojarzeniowo, słuchowo, relaksacyjne. Będziesz słyszeć kilka fragmentów odgłosów przyrody. Twoim zadaniem jest rozpoznać, co to jest za dźwięk. Masz obok siebie tutaj słuchawki. Tak, proszę, załóż słuchawki. Załączę dźwięk. Tak. Dobrze. Słuchaj się, co to za dźwięk. Czy rozpoznajesz ten dźwięk? Relaksujący, prawda? Co to jest za dźwięk? Tak, posłuchaj troszkę. Tak, posłuchaj, posłuchaj. Świerszcze. Bardzo dobrze. To ja teraz włączę następny dźwięk i też się wsłuchaj, tak? Dobrze. Wsłuchaj się w dźwięk. Spróbuj sobie wyobrazić, co to jest. To są odgłosy deszczu. Zgadza się. I teraz jeszcze jeden dźwięk ci włączę. Też skup swoją uwagę na tym dźwięku. Spróbuj rozpoznać, co to jest za dźwięk. Tak, i wyobrazić sobie. Thank you.
wizualizacje w ogóle bardzo pomagają w ćwiczeniu wyobraźni, w skupieniu się. Dobrze jest sobie coś wizualizować w wolnej chwili, kiedy mamy czas, odpoczywamy, albo na przykład przed snem. Tak, jakieś obrazy. Może być to obraz ruchomy, może być to obraz statyczny. Chodzi o to, żeby się przyglądać na ten obraz, który mamy w wyobraźni i starać się wyobrazić jak najwięcej szczegółów. Tak. Ale to będzie twoje zadanie domowe. Ale to na samym końcu ci powiem, tak? Zadaniem jest odgadnąć, co to jest. Tak. Skup się na ołówku, właściwie na kredce, tak? Skup się na kredce, którą mam tutaj przed tobą. Skup się uważnie i zgadnij, co rysuję. Narysować. Dobrze. Troszkę bliżej może. O. Skup się uważnie. No ja wiem, że troszkę trudno, ale spróbuj jeszcze raz. Spróbuj sobie wyobrazić ten kształt. Bardzo ładnie, to jest uśmiech. I trzecie, coś takiego. Skup się na ołówku, tak. Jeszcze raz, tak, dobrze. Słoneczko. Tak. Dobrze, odpocznij sobie troszkę, ja zapiszę. Chcę, abyś
śledziła, śledził moje ruchy. Tak. Będę poruszać dłońmi, a twoim zadaniem jest naśladować moje ruchy. Możemy zaczynać. Okej, skup się na moich dłoniach i naśladuj te ruchy. Skupiaj się na moich dłoniach. Tak. Staraj się dokładnie odwzorować ruchy. Moje ruchy, tak. Bardzo fajnie. Na koniec twoim zadaniem będzie skupić wzrok na kole, który dla ciebie narysuję. Tak, za chwilkę wyjaśnię, o co chodzi. I twoim zadaniem teraz jest wpatrywać swój wzrok jak najdłużej w tą kropkę. Starać się nie wychodzić poza okrąg wzrokiem. Twój wzrok nie może wychodzić poza okrąg. Tak, jesteś gotowa, gotowy? Dobrze. To skupiaj uwagę na tej kropce. Cały czas, tak. Twój wzrok jest skupiony na punkcie w środku, na kropce. Jeśli troszeczkę będzie uciekać, to się nie stresuj. Spokojnie. Po prostu staraj się nie wychodzić wzrokiem poza okrąg. Tak. Spróbuj tak wytrzymać jeszcze kilkadziesiąt sekund, tak? Do minuty. Cały czas patrz na krok. Nie wychodź poza okrąg. Skupiaj się cały czas. Może być to troszeczkę trudne, ale jest to bardzo dobry trening. Dobrze. Bardzo ładnie ci poszło, tak. I to już wszystkie ćwiczenia na dzisiaj, które dla ciebie przygotowałem. Jak w ogóle podobały ci się te ćwiczenia? Niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, prawda? Tak, na pewno, jeśli chodzi o skupienie, są to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, ale owocne ćwiczenia. Jeśli będziesz je wykonywać regularnie, to na
przyniosą efekty i Twoje skupienie będzie się wydłużać, utrzymanie uwagi będzie się wydłużać, tak? A wiadomo, że w życiu codziennym skupienie jest bardzo ważne. Im dłużej się na czymś skupiamy, im łatwiej nam to przychodzi, tym lepiej i efektywniej wykonujemy dane zadanie. Tak. Ja sobie zanotuję. Tak, jestem zadowolony z Ciebie, tak. Bardzo ładnie współpracowałaś, współpracowałeś ze mną. Zadaniem domowym jest w każdej wolnej chwili, jaką masz, kiedy możesz się położyć, albo usiąść, zrelaksować, albo nawet przed snem, to zwizualizować sobie jakiś obraz. Obraz statyczny, czyli nieruchomy. Nieruchomy obraz. Może to być na przykład jakiś krajobraz, mogą to być góry, może to być łąka, może to być jezioro, rzeka, morze, plaża, co chcesz, tak? I chodzi o to, żebyś ten obraz nieruchomy wyobrażała sobie, wyobrażał. Żebyś starała się, starał jak najwięcej szczegółów dostrzec w tym obrazie. Jak na przykład będzie to łąka, to jaki kolor ma trawa, czy taki ciemniejszy, czy może jaśniejszy, jakiej długości jest ta trawa, jak pachnie. Jakie kwiaty się znajdują na łące? Czy jest dzień, czy wieczór? Każdy szczegół, tak. I wpatrywać w ten obraz no, co najmniej kilka minut, tak. Może to być 5 minut na przykład. Może, jeżeli sprawi to trudność, to trochę krócej. 3 minuty, 2. Jeżeli będzie łatwo, to dłużej. Cały czas widzieć ten obraz przed oczami. Tak. Szukać szczegółów, kształtów, zapachów, kolorów, wszystkiego. Tak. No dobrze, to dziękuję Ci za dzisiejszą wizytę. Cieszę się, że nasze spotkanie Ci się podobało i że są efekty. Zobaczymy, jak będzie następnym razem. Jeśli będziesz miał w czymś problem, to jak zawsze możesz do mnie przyjść. Możemy nad tym popracować, tak? To dziękuję i do zobaczenia na następnym.